Dobrze, Bartek, powiedz, czym lubiłeś grać jako zawodnik? W butach najlepiej było, nie? Ale zapewne masz tu na myśli, w jakiej firmie i tak dalej, jaki rodzaj butów. No tak, jakiś ulubiony, wiesz, model, coś takiego. Akurat ja jestem tego typu rocznikiem, że chyba w tamtych czasach to najpopularniejsze były te World Cupy, Copa Mundiale i tak dalej. Więc to jakby było na porządku dziennym tego typu buty, chociaż ja jak zaczynałem jako dzieciak, to były tylko takie gumiaki. Korkotrampy. Natomiast kiedy już zacząłem na tym wyższym poziomie grać, to były przede wszystkim Adidasy Copa Mundiale. Potem z biegiem czasu tam zaczęło się zmieniać i moda, i przyzwyczajenia, i tak dalej. Więc... Ty tak szanujesz z trendami? Nie. Ja bardziej bazowałem na tym, żeby mi było wygodnie. Ja pamiętam, tak na dobrą sprawę całą karierę to grałem w kopach, natomiast przez pewien moment, kiedy grałem w Górniku Łęczna, przez to było 2-3 lata, już końcówka mojej przygody z piłką, to Wapory, te słynne Nike'a. Mhm. Te srebrne to były jedynki, gdzie pamiętam do dziś, że to były najlżejsze buty, jakie miałem w ogóle w ręku. W czasie swojej kariery i to dla mnie było aż w pewnym momencie takie aż nieprzyzwoite, żeby nie czuć właściwie buta na nodze, ale nie ukrywam, że były bardzo wygodne a żałuję, że tych butów nie mam do dzisiaj, bo gdzieś tam się zapodziały, ale tak, to był i zresztą dobry okres w tych butach miałem, bo zostałem wybrany do 11 roku Ligi Polskiej. No tam pamiętam, się mówiło, że do kadry może nawet... Tak, tylko się zastanawiali, czy kadra Rembertów, czy kadra narodowa. I wyszło, że do Rembertów chyba. Natomiast wracając do butów, to... ale najwięcej czasu spędziłem w kopach. A taka kwestia, taka śmieszna zajawka była tego typu z tym związana, bo nawet z tych butów można było sobie zrobić wkręty. Pamiętam to, bo patent Andrzeja Biedrzyckiego, on tego nas nauczył. Prekursorem był tego, że wycinał ręcznie te kołki gumowe i potem były wkręcane tulejki i kołki metalowe i to było najlepszy mój chyba but, tak na dobrą sprawę, tak mogę powiedzieć, że to był chyba najlepszy but, nawet wkręcany, pomimo że on generalnie w zasady był butem lanym, to Biedrza mnie nauczył tego, że jak robić samemu. Siedziałem, kroiłem te kołeczki gumowe, żona się wściekała, że pełno tego po chacie latało, ale but sprawdzał się, zdawał swój egzamin, zresztą w tych butach strzelałem karne w 100 mil. No właśnie, do strzelania karnych, bo ty kurde ekspertem od karnych byłeś generalnie. Zdarzyło mi się raz nie strzelić. No co, raz ostatnio Balotelli nawet przestrzelił. A nie znam tego człowieka. No. Nie. Nie, żartujesz. Myślałem, nie. Zacząłeś od tego, że ty jesteś z innego pokolenia. Ja rozumiem. Nie, a serio, do strzelania karnych buty lekkie, ciężkie, żeby właśnie ta piła odeszła od nogi? To nie ma, to jest tylko i wyłącznie kwestia zawodnika, jak się czuje, w czym jest najlepiej. I to nie jest kwestia umiejętności strzelania rzutów karnych, to jest kwestia umiejętności strzelania rzutów karnych, a nie kwestia jaki but, chociaż wiadomo, że w bucie odstrzela numer za dużym, to się ciężko będzie w jakiś sposób znaleźć przy strzeleniu tak ważnego punktu na boisku. Ale tak, to buty są ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, kto jest w tych butach. No wiadomo, zdecydowanie. Także ja, tak jak pamiętam, sięgam pamięcią, ja właściwie chyba, jeśli nie wszystkie, to duża większość było rzutów karnych, które strzeliłem, to właśnie w kopach. I one jakby najbardziej mi leżały, one jakby najbardziej sprawiały, że ja nie musiałem tych butów rozbijać, ja nie musiałem tych butów jakby sobie dopracowywać, rozciągać. Ja zawsze zresztą lubiłem najmniejsze, znaczy mniejsze buty niż miałem stopę, po to, żeby te buty się tak jeszcze lekko dopasował, rozciągnął. I kopy świetnie sobie z tym radziły. I dlatego, bo z kolei już Vapor, jak ja grałem w Nike, to jest taki but, gdzie on się właściwie nie rozciąga. To jest taki but jakby plastikowy. Tak, to jest plastikowy i on po prostu jak już był, to już był i koniec. I trzeba było sobie go idealnie dopasować na początku tego grania, a potem on po prostu był. Także... tak, to były tam chyba moje najlepsze. A powiedz jeszcze taką rzecz, bo wspomniałeś o tym, że miksowaliście sobie, no ty grałeś jako stoper, wcześniej chyba nawet jako libero, tak? Jeszcze jak się grało z libero. Tak. No to, wiem, że te obrońcy często robią sobie miksy, żeby czuć się bezpiecznie. Ty polecasz ja właśnie tak nie bardzo kojarzyłem, dlaczego tak się jakby utarło, że obrońcy generalnie powinni grać w butach, wkręcanych. A z kolei napastnicy w hankach, więc o co chodziło? Przecież i jedni i drudzy grają w tej samej strefie boiska, a nagle jakże inne buty, tak? Chyba to też się wzięło z tego, że obrońcy to kiedyś generalnie to byli tacy niekoniecznie techniczni. A z kolei napastnik to był bardziej techniczny, więc jemu musiało być wygodniej i tak dalej. Ja akurat zrobiłem to, jakby pomiksowałem sobie.
I chyba to było najlepsze rozwiązanie, bo buty lawie to były zbyt toporne, z kolei lanki to rzeczywiście przy kwestiach zwrotnościowych, kiedy napastnik jest przodem do bramki atakującej, ja jestem tyłem, więc ja częściej muszę te zwroty wykonywać w sytuacji 1 na 1, to chyba to było powód, żeby te, jednak mieć te buty wkręcane i na to kładłem nacisk. I te miksy najlepiej zdały egzamin, bo ten but był dla mnie idealny, a samo jego kółeczki były właśnie dokładnie pod to podyktowane. Dobra, to na koniec jeszcze mi powiedz, teraz na treningi z dziesiakami, co preferujesz? Teraz to tylko i wyłącznie, w związku z tym, że mamy strefę klimatyczną, jaką mamy, więc przede wszystkim teraz się preferuje już boiska sztuczne. To nie jest złe, jeśli chodzi już, tak rozmawiamy o błyskach sztucznych, tym bardziej, że byliśmy wspólnie na stażach, byliśmy ostatnio w farmie we Włoszech, kiedy też rozmawialiśmy z ludźmi o przygotowania motorycznego i u dzieci, i u dorosłych, więc generalnie wszyscy teraz mówią o tym, że boisko sztuczne w zasadzie nie jest złe, tylko umiejętnie po prostu trzeba dopasowywać i środki treningowe, metody i tak dalej, ale co za tym idzie, na takim boisku dla trenera najlepiej jest jednak te tak zwane turfy, więc buty z małymi kołeczkami, po to, że trener też czasami coś musi pokazać. No i rzeczą by było tak trochę dziwne, jakby co chwilę padał, bo by się nie utrzymywał na boisku, dlatego to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Aczkolwiek można też się pokusić na to, żeby nałożyć swoje słynne stare Copa Mundiale i pograć z chłopakami i zaprezentować się, co miałem zresztą niedawno. Niedawno miałem możliwość pokazania się, chociaż nie w tych butach, bo grałem w Adipurach Adidasa, na zakończeniu kariery Tomka Frankowskiego. Gdzie... A, czyli jeszcze trzeci doszedł? Tak, Adipury, ale to dlatego, że tylko te buty mi zostały. W szafie. I mam lanki i wkręty i w nich grałem, bo z przymusu, już nie chciałem kupować nowych. I one jeszcze jakby zdały egzamin w tym meczu. Nie ukrywam, że było to frajda niesamowita przypomnieć się samemu sobie, rodzinie i kibicom. Graliśmy godzinę czasu, no samo przeżycie na tym stadionie naszym białostockim, już nowo budującym się. I to, że znowu nałożyłem buty i tak dalej, znowu sobie zagrałem. Super frajda. No ale cóż, czas płynie nieubłaganie. Dobra, dzwonek na przerwę nam zadzwonił, to kończymy. Dzięki, Bartek.